Tak było w zeszłym roku. Deszczowo, zimno, ale i optymistycznie, że lato w końcu nadejdzie. I tak się stało, bo w Wieleniu na powitaniu lata bawiono się pomimo niepogody. Tegoroczne powitanie lata wystartuje już w najbliższą niedzielę 24 czerwca o 13:30 na plaży przy hotelu Trzy Jeziora w Wieleniu. Bo choć pogoda w tym roku wybitnie dopisuje, trzeba się upewnić, że taka pozostanie. I ten zeszłoroczny widok pozostanie jedynie wspomnieniem. Do godziny 15 potrwają prezentacje artystyczne przedszkoli, zaś po nich otwarta zostanie ścieżka pieszo-rowerowa. O 15:30 Czary Mary Hokus Pokus, czyli pokaz iluzjonistyczny. O 16:20 scenę przejmą w posiadanie szkoły, prezentując dorobek artystyczny. Na 16:50 zaplanowano pokaz ratownictwa, o 17:30 swoje zdolności artystyczne zaprezentują grupa wokalna Jolely oraz mażoretki Vena. O 18:00 wszystkich rozgrzeje wspólna zumba na plaży. Od 19:00 koncert disco polo, a zabawę taneczną poprowadzi DJ Grzegorz Sterna. Całość przeplatać będą bloki konkursowe dla dzieci. Wieleń pamięta też o kibicach. W strefie kibica będzie można obejrzeć mecz Polska-Kolumbia.